Witajcie, kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy dość zabawny odcinek i już powiem, o co chodzi. Po ostatnim epizodzie, kiedy latałem nad wodą, wiele osób stwierdziło, że to jest clickbait, bo nie wpadłem do wody. Otóż wydarzyło się tak, że jednak wpadłem do wody i to właściwie zupełnie przez przypadek. Powiem wam, jak to wyglądało. Latałem sesję w Złotym Potoku i to była już końcówka drugiego akumulatora, bo mam dwa. I leciałem przez park, wracałem do swojej pozycji, bo miałem końcówkę, tak jak powiedziałem, i zupełnie zlekceważyłem sprawę, a mianowicie leciałem szybko, wiedziałem, że za moment przełączę się w tryb N, czyli normalny, z trybu manualnego, i w końcówce ona była mniej więcej może 4 metry od strumienia, od potoku. Zahaczyłem gałązkę, której nie było widać. Ja stosuję ISO do 400, max 400, a to było za mało jednak w tamtym parku, bo było ciemno i nie widziałem gałęzi. Awata zmieniła kierunek w trybie manualnym, uderzyła w ziemię, przekoziałkowała i wpadła do rzeki. Wyciągnąłem ją od razu, ale niestety nie działa wszystko. Rozkręciłem już ją jeden raz, następnie złożyłem, przetestowałem, okazuje się, że dolne czujniki wizyjne nie za bardzo chcą działać i kalibracja gimbala, dwa elementy, więc podjąłem decyzję, że wyślę ją na serwis, ale zanim to zrobię, pokażę wam, jak wygląda ten dron, bo warto zobaczyć, jak on fajnie wygląda. Rozbierałem już, mam całość zrobioną, więc w tym materiale krok po kroku rozbierzemy. Naprawa nie będzie mnie dużo kosztowała, bo mniej więcej 400, może 5 w ramach DJI Care, ale też to, co chciałem powiedzieć, ja nią latałem przez cały miesiąc po parę razy, mniej więcej 3-4 razy średnio dziennie i latałem tak, jakby nie było jutra, także nie żałuję niczego i w sumie realna wartość tych lotów to jest pewnie z 10 tysięcy, bo robiłem, wyczyniłem nią cuda. Słuchajcie, w momencie, kiedy kończę edytować ten materiał, mam już wycenę i zapłaciłem właściwie już za koszty wymiany w ramach DJI Care, a mianowicie bezpośrednio na stronie płaciłem 46,22 euro ze względu na to, że też jestem VAT-owcem EU, czyli nie wliczono mi, ale normalna wartość wynosiła około 55 euro za wymianę awaty, także uważam, że warto mieć DJI Care, bo zdarza się i na pewno się zdarzą i czy kraksy, czy podobne rzeczy, bo to jest quad FPV, to jest dron FPV, więc tutaj dzieją się cuda. I 46,22 to naprawdę grosze w porównaniu do tego, co ta wata wyprawiała. Jedziemy dalej. To, co chciałem pokazać, to jest jedna bardzo ważna rzecz, zanim weźmiemy się za rozbieranie awaty, bo to jest stosunkowo proste. Nie wymaga to specjalnych komplikacji, to powinniśmy zrobić zdjęcie i wydrukować to zdjęcie, bo mamy szereg tutaj wkrętów i te wkręty różnią się bardzo od siebie, dlatego warto faktycznie zrobić tak, żeby sobie poprzyklejać te wkręty w danym miejscu. W pierwszej kolejności zdemontujemy system wizyjny, tutaj są tylko dwa wkręty, dość łatwo się je odkręca, nie ma tutaj z tym żadnego kłopotu. To wychodzi bardzo sprawnie. Tutaj mamy jedynie taśmę razem z konektorem, z wtyczką, więc trzeba delikatnie, nawet paznokciem, oddzielić. System wizyjny wyszedł i teraz przykleję sobie do naszego wydruku te dwa wkręty i pierwszy etap mamy. W następnej kolejności będziemy odpinać osłony anten, te wypustki, czyli tutaj mamy cztery wkręty po bokach. One też są dość łatwe do wykręcenia. Teraz mamy dwa proste kroki. Przede wszystkim zdejmiemy osłony anten. One trzymają się na dwóch wkrętach. Te pierwsze dwa przed chwilą wykręciliśmy, a trzeci wkręt to jest ten, który utrzymywał sensory wizyjne, tak? I teraz można już zdemontować anteny, ale można też podważyć tutaj u góry. One na samym drucie przechodzą nam na przewodzie i to samo tutaj od góry. Ciach i wyciągamy. Teraz wygodniej będzie nam zdemontować śmigła. Teraz jak popatrzymy tutaj z góry, mamy cztery elementy mocujące. Tutaj są dwa wkręty i też na górze. Tutaj cztery punkty, które trzeba rozkręcić. Silników wcale nie musimy demontować na tym etapie.
To jest tył drona, zacząłem od tyłu. Od razu je przykleimy. Czyli to jest to miejsce i to, jeżeli chodzi o zdjęcie. To samo zrobimy z przodu. To był przód, czyli te dwa miejsca. Teraz tutaj z boku są wkręty mocujące dwa. Od góry. To jest ten pierwszy. I to jest drugi. I tutaj właściwie po odkręceniu już tych dwóch wkrętów bocznych mamy możliwość ściągnięcia całości. Jak to zrobić? Anteny trzeba skierować do środka. To jest jedna rzecz. I teraz delikatnie podważymy tutaj palcem, kciukiem. I z tej strony też, mniej więcej na tym wkręcie. I wychodzi nam, przypuszczamy anteny, wychodzi nam cała ta obudowa. Dość łatwo to zdjąć. Ona już nie będzie potrzebna na tym etapie. To, co chciałem pokazać na tym etapie jako ciekawostkę, to jest dodatni, tutaj jest pozytyw, czyli plus. Widzimy z tej strony, naprzeciwko tego sygnałowego. To jest z akumulatora. Zatem patrząc z tej strony, tutaj mamy dodatni. Jeżeli chcemy podpiąć zasilanie pod Naked GoPro, wystarczy delikatnie zdjąć izolację w tym miejscu i można podpiąć się z zasilaniem pod Naked GoPro, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Na tym etapie mamy tutaj kilka komponentów, między innymi są tutaj silniki, anteny, mamy całe combo, czyli tutaj jest zarówno ESC, jak i flight controller, zapewne. Być może część elementów jest tutaj jak GPS, ale tutaj mamy ESC na pewno i wideo nadajnik. Pewnie flight controller też, czyli kontroler lotu jako płytę główną. To jest combo DJI w tym kształcie. Mamy też kamerę oczywiście, ten moduł GPS-u i przejście już z połączeniem. To co zrobimy teraz to wykręcenie tych czterech wkrętów, między innymi tego. Po bokach. Trzeba to wyraźnie sobie też zaznaczyć, gdzie to jest, żeby ich później nie pogubić. Dwa, trzeci. Tu już są krzyżaki. Trzeba mieć do tego też tak zwany bit dobry, bo nie wszystkie wchodzą nam i czasami się może okazać, że zniszczymy sobie tutaj gwint. I teraz to, co jest tutaj charakterystyczne, że dalej już możemy to odchylić. One się odchylają i są znitowane, te osłony srebrne. Ale moją ideą jest zdjęcie całości, tak jak teraz. Jest to zdjęte i możemy też wyciągnąć za chwilę tą taśmę, która jest tutaj z wtyczki, tak. To jest ten etap. Teraz tutaj też widać poszczególne elementy, slot karty pamięci, złącze USB, podłączenie tutaj zasilania. Można te elementy stopniowo poodpinać. Tutaj też mamy wyprowadzenie już samych anten w dół, plus tam jest osłonka. Więc to, co sobie zrobimy teraz, to oddzielimy te elementy. To jest jedna wtyczka. Następnie oddzielimy sobie tutaj. Ta wtyczka też jest oddzielona. Gra. Tutaj nam zostaje jeszcze jedna wtyczka. Trzeba być bardzo delikatnym, bo to jest VTX. Tak. I następnie to, co zrobimy, to, co jest też chronione gwarancją, to jest mocowanie już całości na dwóch wkrętach tutaj. Jeden z nich powinien być zabezpieczony silikonem z taką masą, która jest fluorescencyjna i która pod wpływem światła UV świeci. Można to rozgrzać na przykład suszarką albo opalarką w niewielkiej temperaturze. Opisałem to mniej więcej tak, że to są wkręty od combo, po bokach cztery i od razu mam to z tym składowane, żeby to się nie pomyliło, bo faktycznie tych wkrętów jest bardzo dużo. Można zrobić sobie później niesamowitą zagadkę. Teraz już chcemy odkręcić całość, więc te dwa wkręty pójdą nam. I one będą przyklejone tutaj od wewnątrz. Dobra, to mamy zrobione.
Jeżeli to mamy zrobione, to już tutaj niewiele elementów nam trzyma. Mianowicie mamy tutaj do odkręcenia cztery silniki. One, każdy jest na trzech wkrętach, a następnie od środka już nam powinno to wyjść. On już powinien się ruszać i się rusza. Więc to, co nam zostaje, to odkręcenie tylko tych czterech silników i powinniśmy mieć już dostęp do całego combo, do tego stacku czy zestawu od DJI. Tam trzeba uważać jeszcze, bo kamera jest podłączona z GPS-em, osobnym kablem, żeby go nie urwać. Ja sobie to spokojnie odkręcę, ale widzicie, o co chodzi. Tutaj powoli odchodzą, są sztywne kable silników. Zrobimy sobie to na dole spokojnie. Teraz, żeby oddzielić te dwie części od siebie, musimy tą wtyczunię przerzucić tu. I za chwilę będzie to taka możliwość, natomiast tutaj mamy też mocowanie tej taśmy. Odpiąłem i już wychodzą nam dwie części. A wada wygląda w tej chwili tak. Zajmiemy się najpierw pierwszą częścią. Tu właściwie niewiele jest, bo jest tylko moduł kamery i ten moduł połączony z GPS-em i to wszystko. Tutaj kamera, ona nie za bardzo mi działa na tym etapie, nie kalibruje się gimbal i też nie mam sterowania gimbalem. Reszta rzeczy w miarę działa po tym wodowaniu. Ale tak jak widzicie, tutaj jest damper, czyli mamy taki jednoosiowy gimbal. Są damperki dwa i to jest całość, jeżeli chodzi o tę część. Tutaj mamy układ pokryty taką mazią chłodzącą, czy taką substancją chłodzącą. I do tego jest z tworzywa tylko rama plus ta klatka, moduł i kamera. To można też wyciągnąć osobno, ale ja nie wiem, czy jest sens rozkręcania tego. Tutaj jeszcze mamy wkręty, jakby ktoś chciał rozkręcić ją całkiem. To mamy jeszcze wkręty tutaj, dwa, drugi jest tutaj, czyli raz, dwa i tu coś powinniśmy mieć chyba jeszcze z boku, ale proste cztery, tylko ja już na tym etapie odpuszczę, bo to nie ma akurat tutaj sensu. Tutaj całość, jak widać, od dołu mamy ESC na pewno, bo tutaj jest zasilanie plus silniki, więc to będzie ESC z tej strony. Można to rozkręcić też. Tutaj są dwa wkręty. Trzeba pamiętać o tym, że one są po przekątnej, tak jak układa nam się zasilanie, czyli zasilanie i naprzeciwko, bo te dwa mocują nam już od strony ramy, tymi długimi. Czyli te dwa, które tutaj są wolne, one są mocowane długimi wkrętami, które idą tu od środka. Między innymi ten jeden jest oznaczony gwarancją. Tak to wygląda, więc tutaj pozostawili tylko dwa. Tej konstrukcji to jest ten. I to jest ten. To wszystko. Teraz mógłbym wyciągnąć i jest dostęp do ESC. Można zobaczyć, jak to wygląda. I tutaj właściwie na tym etapie to IO, to całość, bo to jest all in one, można powiedzieć, IO, jest już właściwie na wierzchu. To, co możemy zrobić, to pewnie oddzielić płytkę ESC. Tam jest jakaś wtyczka, która nas jeszcze połączy z całością. Ja to odsyłam, także nie będę się z tym jakoś specjalnie pieścił, ale tutaj mamy przejście i sygnałów i zasilania. Dalej na moduł. Tak wygląda to OSC. Razem z silnikami, tak jak mówiłem, silniki są dość... mają sztywne kable. Bardzo ciekawie to jest rozwiązane. Ja to przemywałem alkoholem i to wszystko działa dosyć ładnie. Natomiast nie działają mi sensory i nie kalibruje się gimbal. To są dwie rzeczy. To jest nadal sprawne. No i teraz zostaje nam już niewiele tak naprawdę. Tu jeszcze mamy cztery wkręty po bokach. Mamy tam oczywiście jeszcze anteny, które można zdjąć. Jest listwa ochronna tu z boku. Zaraz to pokażę.
Natomiast tutaj mamy te cztery wkręty, które trzymają nam razem moduł. Mam to już rozkręcone, te cztery wkręty po bokach. Tutaj przewód zasilający sygnałowy. I tak wygląda ten pierwszy moduł. To jest ten kabel łączący. I tutaj jest reszta razem z antenami. Słuchajcie, i to jest całość, jeżeli chodzi o watę. Widać mniej więcej, jak ona jest zbudowana. Dość sprytna konstrukcja i naprawdę niezła. Można powiedzieć, że wielki szacun dla DJI, bo po pierwsze jest wytrzymała, jeżeli chodzi o elementy, te, które mają kontakt i przejmują impact, przejmują wszystkie uderzenia. To tworzywo, nie wiem, czy to jest PA12, ale jest bardzo wytrzymałe, jednocześnie jest elastyczne. Fajnie rozwiązane jest, bo modułowo mamy całą budowę modułową, czyli możemy wymieniać poszczególne moduły gotowe. I dostęp jest też dobry. Jako podsumowanie powiem wam tylko, że warto sobie poprzyklejać te wkręty, bo jest niezwykle łatwo albo pogubić, albo pomylić, więc to jest jedyna sprawa. I metodycznie, krok po kroku, robimy sobie to spokojnie, dobre narzędzia, czyli prosty wkrętak, plus do tego szczypce i krzyżak. To wszystko, trzy elementy, trzy tylko narzędzia, które stosowałem. I to jest całość. Teraz spokojnie sobie złożymy i wyślę ją dzisiaj jeszcze DHL-em do serwisu w Niemczech tym razem, nie na Węgry. Dziękuję wam za uwagę, wszystkiego dobrego, trzymajcie kciuki, także niedługo będzie w przyszłym tygodniu pewnie awata już po wymianie, a ja teraz biorę się za skręcanie.